Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zorganizowała grę miejską online Tajemnica Zaginionego Rękopisu, w której mogli wziąć udział uczniowie z klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatu sieradzkiego. Początkowo gra była przewidziana w formie stacjonarnej, jednak ze względu na epidemię koronawirusa zmieniono jej formułę. 1 grudnia uczestnicy zmierzyli się z zadaniami w quizie przygotowanym w aplikacji Kahoot. Wskazówek do udzielenia poprawnych odpowiedzi można było szukać w filmie, który powstał we współpracy z Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Biurem Wystaw Artystycznych i Oddziałem Sieradzkiego PTTK. W filmie przedstawiono najważniejsze fakty z zakresu działania tych instytucji. W realizację filmu zaangażowane były również Joanna Maksajda i Joanna Hachuła, pracownice Sieradzkiej Biblioteki. Po obejrzeniu filmu wprowadzającego do tematyki, młodzi detektywi mogli wykorzystać wiedzę zawartą w materiale, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące Sieradza, zarówno miejsc, zabytków, jak i postaci związanych z miastem. Po emocjonującej rozgrywce zwycięstwo przypadło drużynie z zespołu szkolno-przedszkolnego w Barczewie. Na podium znalazły się również drużyny z dwóch szkół podstawowych, imienia Mikołaja Kopernika w Cielcach oraz imienia bohaterów Września w Stolcu. Gra miejska online odbyła się w ramach projektu Pozwól mi szukać siebie, realizowanego w ramach projektu Partnerstwo dla Książki, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury. Gratulujemy wiedzy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.